W piątek późnym wieczorem do dyżurnego Jaworskiej Komendy zatelefonował mężczyzna z prośbą o pilną pomoc. Ze zgłoszenia wynikało, iż mężczyzna podczas spaceru w lesie stracił orientację w terenie i ugrzązł na podmokłym terenie w miejscowości Kaczorów. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Bolkowie niezwłocznie udali się w miejsce celem poszukiwania mężczyzny. Temperatura była niska, na dworze była mgła, a także było ciemno, warunki były bardzo utrudnione, a początkowo poszukiwany mężczyzna nie odbierał telefonu. Z uwagi na ten fakt dyżurny zdecydował się wysłać na miejsce policjantów z Jawora, a także strażaków z Kaczorowa, Bolkowa oraz z Jawora. Wspólne działania doprowadziły do szczęśliwego zakończenia. Jednemu z policjantów udało się dodzwonić do poszukiwanego mężczyzny, który oświadczył, iż znajduje się przy tamie, przy zbiorniku wodnym Okrajnik. Służby mundurowe udały się na miejsce. Początkowo funkcjonariusze usłyszeli głośne nawoływania o pomoc, a następnie światło latarki. Mężczyzna to 58-letni mieszkaniec powiatu jaworskiego. Był bardzo wyziębiony, zmęczony i wyczerpany. Można powiedzieć, że pomoc nadeszła w samą porę. Mężczyzna nie wymagał pomocy medycznej i policjanci odwieźli go do miejsca zamieszkania.